cieszę się bardzo, że mamy ten akurat temat, jakim jest środowisko biblijne, świat Biblii. To brzmi troszeczkę tajemniczo i bardzo ogólnie, ale zaraz się nam wszystko rozjaśni. Jeśli jesteśmy gotowi, to zaczynamy nasze wykłady. Proszę Państwa, dwa słowa na temat bibliografii. Ona będzie na stronie w strefie studenta. Tu przed Wami jest lista takich najbardziej pożytecznych, potrzebnych do konsultacji, ewentualnie pozycji. Każda z nich jest bogata, każda z nich jest dobra i one obejmują czy pokrywają swoim zakresem wszystkie zagadnienia, które chcemy w czasie tego semestru omówić, a których wspólnym mianownikiem są te dwa słowa: środowisko biblijne albo świat Biblii. Poleciłbym zwłaszcza tą książkę Instytucje Starego Testamentu albo Instytucje Biblijne. Te dwie, one są najbardziej kompletne. Niemniej jednak z wielkim pożytkiem przeczytacie Państwo historię Izraela Brajta czy archeologię biblijną księdza arcybiskupa Gondeckiego. Każda z tych pozycji coś wniesie. My będziemy się do niektórych z nich odwoływać, zwłaszcza wtedy, kiedy będziemy mówili bardzo systematycznie o historii biblijnej, która jest również częścią naszych zajęć. Tę bibliografię ja Państwu zostawię tutaj, można sobie będzie wziąć, skserować, a jeżeli nie, to ona będzie na stronie internetowej czy w slajdach, które będą umieszczone w strefie studenta. Zaczynamy zatem, proszę Państwa, nasze zajęcia od takiego bardzo pięknego i bardzo mocnego słowa. Przeczytajmy je i skomentujmy. To jest słowo wyjęte z Konstytucji Soboru Watykańskiego II o objawieniu Bożym, Dei Verbum, z samego początku, z drugiego punktu. Spodobało się Bogu w swojej dobroci i mądrości objawić samego siebie i ujawnić nam tajemnicę swojej woli, dzięki której przez Chrystusa Słowo wcielone ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się uczestnikami boskiej natury. Przez to zatem objawienie Bóg niewidzialny w nadmiarze swojej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi, aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej. Ten plan objawienia urzeczywistnia się przez czyny i słowa wewnętrznie ze sobą powiązane. Także czyny dokonane przez Boga w historii zbawienia ilustrują i umacniają naukę oraz sprawy słowami wyrażone. Słowa zaś obwieszczają czyny i odsłaniają tajemnicę w nich zawartą. Najgłębsza zaś prawda o Bogu i o zbawieniu człowieka jaśnieje nam przez to objawienie w osobie Chrystusa, który jest zarazem pośrednikiem i pełnią całego objawienia. Ale piękne słowa. Zaczynam od nich nasz wykład i nasze spotkanie, ponieważ w tym bardzo gęstym, jeśli tak można powiedzieć, akapicie, zawiera się szereg elementów, które są centralne dla naszej wiary i bardzo ważne dla naszych wykładów. Czego dowiadujemy się z tego tekstu? Czterech rzeczy. Po pierwsze, Bóg się objawił. Człowiek nie wymyślił Boga. Bóg się odsłonił. Istotą historii zbawienia, dziejów ludzkich, historii świata jest samo objawienie się Boga. To jest fundament i punkt wyjścia do wszelkiego mówienia o Bogu. Bóg się objawił.
otworzył się, pokazał się. Ale zaraz za tym twierdzeniem idą pytania, które będą właśnie wyznaczały szlak naszych rozważań. Dobrze, Bóg się objawił, ale gdzie? Ale kiedy? I komu? Jak? To są pytania, na które będziemy starali się odpowiedzieć, tak? Objawienie, no, stało się w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, wobec konkretnych ludzi i konkretnymi sposobami. Po drugie, Bóg miał swój plan, który razem z odsłonięciem siebie pokazał. Plan objawienia. Chciał się pokazać przez słowa i przez czyny. Ha, i znowu, jakie słowa? Jakie czyny? To są pytania, na które też będziemy starali się odpowiedzieć, bo tego dotyczy nasz wykład. Objawienie miało swój cel. Tym celem jest przyniesienie prawdy o Bogu i o zbawieniu człowieka. Powiemy sobie w czasie naszych wykładów, że nie wszystko, o czym Biblia mówi, nie wszystko jest związane z tą centralną prawdą o zbawieniu i w tym, co nie jest związane z tajemnicą zbawienia, Biblia nie jest podręcznikiem. Biblia jest podręcznikiem, jeśli chcemy użyć takiego słowa, o zbawieniu. Nie jest podręcznikiem geometrii, ani fizyki, ani chemii, ani biologii, ani botaniki. Jest podręcznikiem zbawienia. Wreszcie to objawienie w Chrystusie będzie szczytem całego planu Boga. A więc Bóg rozpoczął samo objawienie, które się zrealizuje w czasie i w miejscu i przez różne środki, o których powiemy, ale ono zmierza do czegoś. Ono zmierza do tego, że Bóg pokazał nam siebie w Jezusie. A więc mamy samo objawienie Boga, mamy plan zbawienia, mamy cel objawienia i mamy jego szczyt. Zacytujmy teraz jeszcze raz Sobór Watykański II, tylko już Konstytucję o objawieniu, numer 13. Słowo Boże językami ludzkimi wyrażone upodobniło się do mowy ludzkiej, jak niegdyś słowo Ojca Przedwiecznego, przyjąwszy słabe ludzkie ciało, upodobniło się do ludzi. Proszę Państwa, jakie to są piękne i jakie bogate w konsekwencje słowa. One nam mówią o tym, że Bóg jakby dwa razy się wcielił. Słowo Boga wcieliło się najpierw w szatę ludzkich słów i zostało usłyszane jako Biblia. A kiedyś to samo słowo wcieliło się i zostało przyniesione nam jako człowiek. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. To jest centralne zdanie całego planu zbawienia, całego planu objawienia. Ale tak jak Chrystus się wcielił, stawszy się człowiekiem, żeby być częścią naszej ludzkiej historii i tym szczytowym momentem planu objawienia, tak wszystko to, co poprzedziło Chrystusa, było podobne do tego wcielenia szczytowego. Bóg się wcielał powolutku, Jego słowo, w szatę ludzkich słów.
Także Bóg niewidzialny pozwolił się usłyszeć w ludzkim języku. Tak? I kiedy mówimy o środowisku biblijnym, którym chcemy się zająć, to właśnie mówimy dokładnie o tych wszystkich komponentach tej wielkiej tajemnicy wcielenia się Boga, pokazania się Boga. Środowisko biblijne czego dotyczy? Miejsca, czasu, sposobu, narzędzi, środków, instytucji i ludzi, przez których Bóg się pokazał, przez których pozwolił się zobaczyć, opisać, odczytać. Więc kiedy skończycie Państwo ten semestr i spotkamy się kiedyś w Śródmieściu i zapytam, proszę mi powiedzieć, w jakim czasie dokonało się objawienie Boga i ja usłyszę wtedy piękną odpowiedź. To było, proszę Ojca, na 6. i 7. wykładzie. Już powtarzamy. Rozumiecie Państwo tak, że kiedy mówimy o środowisku biblijnym, pokazujemy wszystko to, co było potrzebne, żeby Bóg mógł pokazać siebie. Bo on się wcielił, tak? On się wcielił. Jak już mówiliśmy, w pewnym sensie dwukrotnie. Na podobieństwo tego ostatecznego wcielenia Bóg się wcielił najpierw właśnie w ludzki czas, w miejsce, użył sposobów, narzędzi, środków, instytucji i ludzi, żeby się pokazać. I my temu wszystkiemu chcemy się przyjrzeć. W jakim miejscu, w jakim czasie, w jaki sposób, jakich użył narzędzi, jakich środków, jakich instytucji i jakich ludzi wreszcie, żeby to objawienie Boga, samo objawienie Boga, to pokazanie się Boga człowiekowi mogło do nas dotrzeć. I teraz jeden czy drugi cytat z bardzo uznanych znawców tego tematu. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak ksiądz profesor Tronina pięknie kreśli przedmiot naszej refleksji. Pisze on tak. Świat Starego Testamentu jest częścią starożytnego Bliskiego Wschodu, zarówno pod względem geograficznym, historycznym, jak i kulturowym. Potrzebna jest więc znajomość bliskowschodniej historii, literatury, języków, religii itd., dla poznania odpowiednich aspektów życia w księgach Starego Testamentu. Rozumiecie Państwo, że Stary Testament, czy to objawienie Boga, ono nie spadło gdzieś. Ono się zrodziło w kontekście, w którym widzimy to wzajemne przenikanie się. Biblia zaadoptowała wszystko, co tylko mogła z otaczającego ją świata, żeby wyrazić prawdę o Bogu, której ten otaczający ją świat nie znał. Użyła wszystkich możliwych sposobów, wszystkich dostępnych środków, łącznie z mitami, które adoptowała w ten sposób, żeby oczyścić je z tych wszystkich politeistycznych, pogańskich naleciałości i użyć ich jako swego rodzaju poezji, żeby mówić o Bogu. My to sobie zobaczymy na kolejnych wykładach, tak? Czy w Biblii są mity użyte jako środki wyrazu, a nie jako nośniki objawienia tego, bo to Bóg pokazał, jaki jest, tylko jak to wyrazić, o tak. Użyto wszelkich możliwych środków. A więc my będziemy, proszę Państwa, patrzyli jakby na tę kołyskę, w której rodzi się objawienie Boga, powstaje coś niesamowicie nowego. Bóg się odsłania, Bóg się objawia.
I jeszcze dwa piękne słowa, jeszcze raz księdza profesora Troniny, który mówi, że literatura biblijna nie spadła z nieba na pustynię. Co mówi ksiądz profesor? Literatura biblijna nie rodziła się w odosobnieniu od bogatego środowiska kulturowego. Środowiskiem takim dla Izraela były zarówno wielkie cywilizacje Egiptu, Anatolii, Mezopotamii, jak też tradycje religijne Syrii i Palestyny. Autorzy biblijni byli mocno zakorzenieni w ówczesnej kulturze przekraczającej granice narodu wybranego. To również sobie pokażemy. I ksiądz Bartosiewicz, proszę posłuchać. W niektórych przypadkach pochodzenie prawa czy zwyczaju może być wyjaśnione na podstawie historii samego narodu wybranego. To znaczy jakaś instytucja, jakieś prawo powstało wyłącznie w łonie wspólnoty narodu wybranego. Ale, pisze dalej, słusznie, jednak w wielu sytuacjach instytucje Starego Testamentu są elementami heterogenicznymi, czyli narodziły się poza Izraelem i zostały do Izraela adoptowane, przepracowane po to, żeby także te instytucje wyrażały tę nowość, jaką było samo objawienie się Boga. Na przykład obrzezanie, które było powszechną praktyką u starożytnych, a jednak Izrael zaadoptował to i nadał temu zupełnie nowe znaczenie, o którym starożytni nigdy by nie pomyśleli, że to ma wyrażać znak przymierza. Ktoś z Państwa wspomniał o czym? O królestwie. Oczywiście królestwo nie było wymysłem Izraela, ale Izrael to królestwo przeżywał jako teokrację, jako miejsce urzeczywistniania, panowania jednego Boga, Boga Izraela. Rozumiecie Państwo zatem, o czym my tutaj mówimy, prawda? Izrael, któremu się Bóg objawiał, miał do dyspozycji we własnej kulturze, w kulturze ościennych narodów tyle środków, że obfitymi garściami czerpano, żeby używać ich do opisania, do przeżywania, do celebrowania tej wielkiej tajemnicy objawiającego się Boga. I teraz króciutko i bardzo, bardzo syntetycznie zobaczmy odpowiedź na pytanie, gdzie? Gdzie? Skoro Bóg się objawił, skoro objawienie nie dokonało się w próżni, w abstrakcji, tylko było czymś, co pokazuje nam i wyprzedza już tajemnicę wcielenia, bo wchodzi w ludzki świat, to chcemy zobaczyć, gdzie. I zobaczcie Państwo, to, o czym mówimy, dokonało się na tym pasie, który nazywamy żyznym półksiężycem. Co to jest żyzny półksiężyc? To jest pas żyznej ziemi, nadającej się pod uprawę i sprzyjającej hodowli, wciśniętej pomiędzy morze i pustynię. Proszę, oto jest inny obraz tego, o czym mówimy. Widzicie Państwo ten żyzny pas ziemi, który sięga jednym koniuszkiem ujścia Nilu, a drugim wschodnich terenów Babilonii, aż po Ur. I ten obraz na chwilkę tutaj zostawimy i sobie go omówimy. Proszę Państwa, żyzny półksiężyc to jest arena dziejów biblijnych. To jest właśnie miejsce samoobjawienia się Boga. Tu się to stało. I teraz zobaczycie Państwo, i wyprzedzam to, do czego będę zmierzał, że w tym
półksiężycu, tak, w ogóle nie widać tego maleńkiego skraweczka ziemi, którym będziemy nazywali Ziemią Świętą czy Izraelem. Tam wszystko to się wydarzy, ale to będzie jako dynamiczny proces przenikania się tych wszystkich kultur. O. Zobaczcie Państwo, w górnym rogu tego żyznego półksiężyca, co my mamy? Mamy potężną kolebkę cywilizacji, Mezopotamię, będącą widownią rozkwitu i ścierania się kolejnych kultur, Sumerów, Babilończyków, Asyryjczyków, Akadyjczyków, później Medów i Persów. Kiedy będziecie Państwo słyszeli albo czytali o Abrahamie, którego Bóg wywołał z ciemności czy z mroków historii i usłyszycie, że to się stało w Ur u Chaldejczyków, to będziecie na tym koniuszku żyznego półksiężyca, gdzie rodziły się największe i najpotężniejsze cywilizacje. I teraz proszę zdać sobie sprawę, gdzie skończyła się wędrówka Abrahama i jego potomków. Gdzie się skończyła? Na drugim koniuszku tego żyznego półksiężyca, który obejmuje Egipt, ujście Nilu, czyli potężne państwo faraonów. I teraz, proszę Państwa, to właśnie i z Mezopotamii, i z Egiptu przybywali na teren Ziemi Świętej potężni najeźdźcy. Będziemy o tym jeszcze mówili, ale uprzedzająco już chcę zajawić ten temat. Jeżeli jedna z potęg położonych na przeciwległych krańcach żyznego półksiężyca zdobywała wyraźną przewagę, to odbijało się to natychmiast na położeniu Palestyńczyków, na położeniu mieszkańców Ziemi Świętej. Dlaczego? Dlatego, że to była jak kawałeczek autostrady, jak kawałeczek placu, po którym biegano tam i z powrotem. Przez ten kawałeczek ziemi, którą nazywamy Ziemią Świętą, przechodziły wszystkie szlaki komunikacyjne, wędrówki wojsk, karawany kupców. I tak jak powiedziałem, kiedy na jednym z tych krańców żyznego półksiężyca było trochę spokoju, czy też słabła któraś z potęg, Izrael miał moment oddechu. Takim momentem oddechu co było? Było Królestwo Dawida i Salomona, o którym powiemy. Tak? Wtedy po raz pierwszy Izrael powiedział, ale nie dlatego i nie tylko dlatego, że sam w sobie był taki potężny, ale dlatego, że te dwie wielkie potęgi, które nadcierały i z prawej i z lewej strony, czy z góry i z dołu, że one słabły. Rozumiecie Państwo? Wtedy dopiero złapano oddech. Ale też wyprzedzająco, i już Państwo na pewno o tym wiecie, kiedy Izrael stracił swoją państwowość, najpierw wskutek naporu Asyryjczyków, a później Babilonii w 721 i w 586 roku, tak, to stało się wskutek naporu tych ogromnych potęg. Proszę zobaczyć. Ziemia Święta, o której mówimy, stała się w pewnym sensie środkiem świata. Kiedy się patrzy na tę mapę, kiedy widzicie nazwy tych wielkich potęg, Chetytów, Asyrii, Babilonii, Egiptu, basenu Morza Śródziemnego, z którego potem przyjdą w IV wieku najeźdźcy, a potem jeszcze przyjdą Rzymianie.
Gdzie jest ten maleńki skrawek, w którym Bóg pokaże swoje serce? Prawie go tu nie widać, a jednak właśnie on stał się sercem tamtego świata. Samym jego centrum. Położenie geograficzne tego miejsca, Palestyny, sprawiło, że była zamieszkana przez wiele ludów, że istniały w niej różne języki, kultury, religie. Myśmy już wspomnieli o Asyryjczykach, o Babilonii, o Egipcjanach. Dzieje Starego Testamentu pełne są tych nazw, prawda? Wszystko dzieje się w relacji do. Jak nie Babilonia, to Egipt, jak nie Egipt, to Asyria, jak nie Asyria, to potem będzie Moab, Ammon, Edom, czyli te królestwa, podobne jak Izrael, które były jego bezpośrednimi sąsiadami na późniejszych etapach. Czyli ten kawałeczek miejsca, w którym Bóg się objawił, był jak prawdziwy tygiel, w którym mieszały się kultury, języki, religie, tradycje. I teraz zobaczmy, jak ten kawałek ziemi się nazywa. Cztery najpopularniejsze nazwy ziemi świętej to Kanaan, Palestyna, Izrael i wreszcie ziemia święta. Zacznijmy od Kanaanu. Kanaan, Kananejczycy. Już w trzecim tysiącleciu przed Chrystusem nazwa ta występuje na określenie mieszkańców tego regionu, którzy zostaną wyparci potem przez Izrael, jako wyrabiających purpurę. Najwidoczniej lokalna ludność słynęła z wyrabiania i barwienia wełny, więc takich określano od ich rzemiosła, by tak powiedzieć, nadano im nazwę Kananejczycy. Prawdopodobnie stąd bierze się ich nazwa właśnie. Skąd przyszli, nie wiemy, ale to właśnie ich, z nimi się Izraelici musieli potem skonfrontować, to na ziemię Kanaanu weszli, do ziemi Kanaanu weszli. A więc Kanaan. A potem Palestyna. Cóż znaczy Palestyna, jeżeli nie ziemia Filistynów? Filistyni należeli do tak zwanych ludów morza, którzy osiedlili się na południowym wybrzeżu Kanaanu w tym samym czasie co Izraelici. A więc na przełomie XIII i XII wieku przed Chrystusem. Pochodzili z Krety, z wysp Morza Egejskiego i nie byli Semitami. W Biblii hebrajskiej nazywani są Pelisztim, stąd później powstała nazwa Palestyna, a więc Palestyna. Izrael, tak? Najbardziej popularna nazwa, czy Juda, w zależności od tego, jakie narody tutaj mieszkały. Ale od epoki hellenistycznej aż do czasów najnowszych najczęściej używana jest grecka forma Palestyna. Biblia często będzie mówiła, że Izrael mieszka na ziemi od Dan do Beerszeby. Widzicie Państwo Dan na północy, na samym północnym koniuszku tej mapki i Beerszeba na pustyni Negeb, na koniuszku południowym. Nie jest to precyzyjnie, geograficznie z punktu widzenia dzisiejszej nauki o ziemi precyzyjnie ujęta lokalizacja, ale Izrael tak się nazywał. Skąd jesteś? Od Dan do Beerszeby. Od Dan do Beerszeby
odległość wynosi około 240 km, a cały ten ujęty na mapie obszar Ziemi Świętej zajmuje około 25 tysięcy kilometrów kwadratowych. Czyli bardzo, bardzo niewiele. Pod spodem, zobaczcie Państwo, ten kawałeczek ziemi będzie opisywał dzieje Izraela zawsze w relacji do wielkich potęg. Mezopotamia, Syria, Anatolia, Egipt. W Nowym Testamencie dojdzie Cypr, Grecja, Rzym. Izrael będzie musiał się skonfrontować z Asyryjczykami, z Babilończykami, z Egipcjanami, z Amonitami, Moabitami i Edomitami. Jak bardzo niespokojny to kawałek ziemi, jak kocioł, który nieustannie wrze, jak konfrontujące się bez przerwy wojsko. Więc nie może nas dziwić, że w Ziemi Świętej tak naprawdę pokoju, względnego pokoju było bardzo malutko. To tak jakbyście Państwo mieszkali w takim przejściowym pokoiku 2x3 i po jednej stronie mieli zaspę, a po drugiej stronie Śródmieście w Gdańsku, które nie tylko będą rywalizowały ze sobą, ale właśnie przez wasz pokoik będzie się działo całe życie miasta. Ludzie będą chodzili do pracy, wracali z pracy, tam będą jeździły motorowery, rowery, tam będą dzieci krzyczały, a wy w tym pokoiczku 2x3 chcecie żyć w pokoju. Spokoju nie da się. Kiedy się da? Jeżeli zaspa osłabnie, coś się stanie, będzie burza, urwanie chmury, ludzie będą w domach. Tak było w Izraelu, kiedy Mezopotamia, kiedy Babilon, kiedy Asyria były słabe, jak już mówiłem, w domu Izraela był spokój. Kiedy Egipt słabł, był spokój. Ale to jest pojęcie bardzo względne. Widzicie Państwo, gdzie dokonało się samo objawienie Boga? Jeszcze dwa słowa na temat ukształtowania tego kawałeczka ziemi. W Palestynie, idąc od zachodu, mamy cztery biegnące z północy na południe krainy geograficzne, wyraźnie zaznaczone. O odmiennym klimacie, ukształtowaniu powierzchni i krajobrazie. I tak, od samego zachodu mamy żyzną i gęsto zaludnioną nizinę nadmorską. Będzie to, jej częścią będzie też to, co nazywamy wybrzeżem filistyńskim, bo ci Pelisztim, kiedy przyszli na ziemię Kanaanu, osiedlili się właśnie tam, gdzie tutaj na mapce macie Państwo zaznaczoną nizinę filistyńską. Dalej, idąc na wschód, mamy wyżynno-górskie pasmo centralne obejmujące Galileę, góry Efraima, Judeę i wschodni Negeb. I wreszcie mamy wąską i głęboką dolinę Jordanu, którą z północy na południe płynie rzeka Jordan, tworząca w pobliżu źródeł jezioro Genezaret, a kończąca swój bieg w bezodpływowym Morzu Martwym. I wreszcie pasmo wschodnie, zwane również Transjordanią, ciągnące się od Baszanu przez Gilead, Moab po Edom. Tak wygląda z punktu widzenia geografii ten maleńki skrawek ziemi, na której dokonało się samo objawienie Boga. I puenta byłaby taka, drodzy Państwo, jeszcze zanim pokażemy ostatnie dwa slajdy. Ten niewielki kraj odegrał wielką rolę. Była to ziemia przeznaczona do wielkich zadań dzięki swojemu wyjątkowemu położeniu. Bóg wybrał ten kawałeczek ziemi na miejsce swojego objawienia. Dlaczego?
Dlatego, że ziemia Kanaan znajdowała się w środku ówczesnego świata. Pomiędzy Mezopotamią a Egiptem, dwiema potęgami politycznymi i kulturalnymi. Ziemia leżąca w środku, w pobliżu najważniejszych szlaków komunikacyjnych starożytności, była równocześnie zamknięta przez trudno dostępne góry. W ten sposób opatrzność przygotowała centralne miejsce umożliwiające liczne wpływy kulturowe, ale równocześnie pewne odseparowanie ułatwiające odrębność religijną. A więc tak jakby Bóg przygotowywał kołyskę dla dziecka. Tam wszystko było doskonale dobrane, wszystko w odpowiednich proporcjach, we właściwym napięciu. To była ziemia dogodna do powstania Biblii, księgi całej ludzkości i księgi o wyjątkowej oryginalności. I dwa ostatnie slajdy. Przez ten skrawek ziemi od Dan do Beerszeby, wciśnięty pomiędzy potęgi ówczesnego świata, przechodziły dwa wielkie, ważne szlaki komunikacyjne. Pierwszym była droga morska, którą macie Państwo po zachodniej stronie. Przez nią szły wojska i karawany oraz wysłannicy władców Egiptu, Mezopotamii i Anatolii. Anatolia to byłaby dzisiejsza Turcja. Tym szlakiem. Natomiast drugi szlak królewski wykorzystywany był zazwyczaj przez koczowników, czyli tych, powiedzielibyśmy, niedyplomatów, tych nieprofesjonalistów. Ale tam bez przerwy, jak w jakiejś tętnicy, płynęło życie z góry na dół, i gospodarcze, i kulturowe, i polityczne, i militarne. Tamtędy ciągle ktoś szedł, biegł, jechał. Jeżeli zapytamy, co z tej geografii jest dzisiaj w Ziemi Świętej, to tu macie Państwo na mapce współczesny Izrael. I tu, gdzie jest współczesna Jordania, dawniej mieszkali Edomici, Moabici, Ammonici. Na krańcach północnych mieszkały kiedyś plemiona aramejskie, a tam, gdzie jest dzisiejszy Liban, Fenicjanie. Natomiast na dalekich krańcach tej mapy dzisiaj znajduje się Iran i Irak, który geograficznie jest dokładnie w miejscu Mezopotamii i Persji. I ostatnia z tych mapek. Jeszcze raz chcemy sobie uświadomić miejsce, które wybrał Bóg, żeby objawić samego siebie. Popatrzcie Państwo, ile tu jest potęg starożytności. Idąc od lewej strony z Krety i Cypru, przez Kanaan, Mezopotamię, aż po Sumerów, od południa, od Egiptu, aż po Anatolię na północy. I w tym ogromnym świecie stało się to, co nazwaliśmy na początku tego wykładu samoobjawieniem się Boga. Teraz kolejne pytania, które przed nami i odpowiedzi na te pytania będą dotyczyły właśnie tych różnych wpływów, tego dialogu pomiędzy kulturami otaczającego Izrael świata, a samym Izraelem.
czym się posłużono i jak się posłużono, żeby to wydarzenie samo objawiającego się Boga opisać, próbować zrozumieć, przeżywać i celebrować. Czyli wracam do początku, środowisko biblijne jest nam potrzebne po to, znajomość środowiska biblijnego jest nam potrzebna po to, żebyśmy wiedzieli gdzie, kiedy, komu, jak, jakimi sposobami objawił się Bóg. Dziękuję Państwu za to pierwsze spotkanie.